Cześć, ja jestem Kubańczyk. Dostałem tutaj zadanie, żeby wylosować cztery karteczki, w których są teksty. Nie, albo mam zanucić, ale sprawdzimy najpierw, czy w ogóle będę znał te teksty. Więc dobra, wybierzmy po prostu po kolei może, ok? O, Na pięknej wyspie, kawałek Mbappe ze Smolastym i Tripsem z ostatnich wakacji, właśnie jeden z takich bardziej luźnych numerów. Na pięknej wyspie, gdzie każdy problem zniknie, problemy, marzenia nasze porwie wiatr. Dziś zaśniesz przy mnie, więc nie musisz się o nic już bać, póki jest młoda noc, kochanie, teraz tańcz. Tak to chyba brzmiało, troszkę pomyliłem, ale to na pewno ten kawałek. Nie liczy się nic. Oj, to chyba, zdaje mi się, że to było w wielu moich kawałkach. Nie liczy się nic. No wielu, nie potrafię sobie przypomnieć teraz, gdzie było dokładnie, bo zdaje mi się, że to stwierdzenie było w wielu kawałkach, więc umówmy się, że po prostu w ramach rekompensaty wylosuję jeszcze trzy zamiast tej karteczki. Sam nie wiem, czy chciałbym się uczyć bez ciebie żyć. Tak, z którego to jest kawałka moje? Sam nie wiem, czy chciałem się uczyć. No patrzcie, moi fani mnie zabiją teraz. Z którego to jest mojego, ale to jest to moje utwory, czy też inne? Moje, tak? Atlantyda, to jest chyba kawałek Atlantyda, ale mnie zaskoczyliście. Bardzo dobrze, tak, teraz sobie przypomniałem, to jest bardzo stary kawałek, który pisałem jeszcze w moim pokoju w Stargardzie, pamiętam, kiedy pisałem ten kawałek. I to jest, no trudne daliście mi, trudne. To jest z kawałka Atlantyda, refren tam brzmi tak. Ona jest jak zaginiona Atlantyda, a gdzieś pod wodą tam na horyzoncie znika. Tylko nie pamiętam właśnie w którym, ale to jest kawałek zwrotki, ale tak brzmi kawałek, no dobrze. Kurczę, bardzo ciężkie to było. Nim zajdzie słońce, a to jest chyba z kawałka Smolastego akurat. Bardzo fajny kawałek z Dodą. Ja też właśnie myślę, żeby teraz na płytę zaprosić taką fajną artystkę, która też pięknie śpiewa, więc mogę wam zlikować delikatnie, że będzie taki utwór z artystką, bo wiele osób pytało, czy kiedyś ja zrobię numer z wokalistką na tej płycie. Na 99% będzie taki numer. Piękny kawałek. Nim zajdzie słońce, oczywiście Smolasty i Doda. Nim zajdzie słońce i skończy się ten świat, chcę spojrzeć jeszcze raz w twoje oczy pełne gwiazd. Ta muzyka jest naprawdę wszystkim. Osiedlowe ławki, kawałek, który bardzo dużo dla mnie znaczy. O, to jest właśnie taki buntowniczy kawałek. Jeden z kawałków, w którym też wyrzuciłem bardzo dużo emocji. Kawałek o moich przyjaciołach z mojego rodzinnego miasta. Kawałek o tym, że ta ekipka nasza się zawsze będzie trzymała, póki śmierć nas nie rozłączy. I tam jest chyba, ta muzyka jest naprawdę wszystkim, 2K20, ciężka praca, zobacz jakie liczby, do dzisiaj nie dowierzam, dobrze czuję się na ławce, w kapturze pod blokiem, plusa 12. I no, piękny kawałek. No dobra, i w ramach rekompensaty jeszcze jeden miałem, tak, wylosować. Dobra, więc zerknijmy tutaj. Masz super moce, no to świetny radiowy kawałek. Chyba Mrozu śpiewa ten fragment akurat. Masz super moce, więc to by było na tyle. Też świetny kawałek radiowy, bardzo lubię i pozdrawiam chłopaków. Cześć, nazywam się Ula Grabowska i dzisiaj w studiu Party gościmy wyjątkowego gościa. Jest Jakub Flas, Kubańczyk. Bardzo mi miło, cześć. Bardzo się cieszę, że wpadłeś, Kuba, w ogóle tutaj do nas. W jednym z wywiadów, które widziałam ostatnio, powiedziałeś, że chcesz być legendą. I na ile ty się teraz czujesz tą legendą? Nie, no to jest bardzo dużo powiedziane, żebym ja teraz się nazywał legendą. Jakby chciałbym być legendą muzyki, pewnie wywnioskowałeś to z wywiadu Duży w Maluchu. Tam bo padły jednak, takie no, słowa. Jak idziemy na ulicy, no to każdy wie, kim jesteś. No tak, tak. Jakby w Polsce, w show biznesie, powiedzmy, jestem już jakiś czas. Chciałbym być taką ikoną może muzyki, ale w sensie takim, żeby pokazać wszystkim dzieciakom, które teraz gdzieś tam zaczynają albo które chciałyby zacząć, że da się po prostu bez wielkich funduszy, bez wielkiego wsparcia wytwórni płytowych, że da się po prostu self-made zrobić coś fajnego na naprawdę wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o twoją muzykę, to też śpiewasz w jednym z nich, że miarą sukcesu jest nie tylko cash, więc co dla ciebie jest miarą tego sukcesu, który osiągnąłeś? No, miarą sukcesu są przede wszystkim
Przede wszystkim szacunek jest dla mnie miarą sukcesu i to, jak ludzie cię traktują. Ja na przykład jeżdżąc w trasy koncertowe, widzę to, jaki mam kontakt z fanami, często jak z przyjaciółmi czy jak ze znajomymi. Nie ma takiej bariery. Oczywiście nie można sobie pozwalać na za wiele. Ja tu nie mówię, że my się spotykamy, gramy w gry komputerowe i jakby okay. jesteśmy na co dzień z moimi fanami. Natomiast mam stałą relację z fanami i nie chodzi tutaj o pieniążki, bo na przykład takie chwile, jak ostatnio były święta, byłem na Wigilii, śpiewaliśmy z rodziną kolędy i tego nie da się kupić. Nie da się też kupić fanów, nie da się kupić tego, że śpiewają twoje kawałki na koncertach, więc nie wszystko za pieniążki, a jednak myślę, że szacunek to jest największa wartość, której trzeba się obracać. Wspomniałeś właśnie o tym szacunku, który masz od fanów, a czy była jakaś taka sytuacja na koncercie, nie wiem, taka zagrażająca tobie, że jednak ktoś za bardzo cię polubił albo w jakąś stronę, no bo mówi się, że na koncertach dochodzi do takich sytuacji. Mówisz o takich psychofanach tak. bardziej. No na pewno zdarza się, zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś ktoś chciał za wszelką cenę mnie dotknąć, gdzieś mnie przez przypadek uderzył, albo jak szliśmy w tłumie i wokół mnie szło kilku ochroniarzy, a ktoś tam jednak próbował mnie dotknąć, stracił mi okulary, czy gdzieś przez przypadek uderzył, nie mówię o jakichś takich zachowaniach, no to zdarzają się takie zachowania. Była też taka sytuacja, że po prostu fani otoczyli nasz samochód z 200-300 osób, nie mogliśmy jechać, że była przerażająca sytuacja. Jakby potem to mnie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby naprawić ten samochód, a może oni sobie nie zdawali sprawy, uderzając w maskę, czy gdzieś tam mamy często przy kurtkach jakieś zamki, ocierając cały lakier. Doszło do takiej sytuacji, że po prostu policja podjechała i odeskortowała nas na sygnałach z tego miejsca, bo było już naprawdę, zaczęło się robić niebezpiecznie, po prostu auto bujało się na boki. Natomiast takie sytuacje są sporadyczne sytuacje, bardziej zdarzają się sytuacje, w których grzecznie czekają fani, na przykład przygotowują plakaty albo duże kartony z napisami, czy wyjdę do nich po koncercie. Zazwyczaj wychodzę, nie zawsze jest na to czas, oczywiście jak jest, nie wiem, 15 tysięcy fanów, którzy chcą zrobić zdjęcie, ale jakby to są bardziej takie przyjemne sytuacje niż jakieś zagrażające mojemu życiu. Ale to w takim razie, czy ten moment właśnie, kiedy siedziałeś w tym samochodzie i ci wszyscy ludzie napierali, był takim momentem, że poczułeś, że ta popularność no, nie jest zawsze taka fajna? Znaczy było wiele momentów, w których ja poczułem, że ta popularność nie jest taka fajna, natomiast ja też nie chcę siebie stawiać w jakiejś roli ofiary, ponieważ wiedziałem, na co się decyduję i zawsze chciałem tego w życiu. Natomiast tak, to był moment przerażający i stwierdziłem, wow, to już jest naprawdę granica przekroczona, tak. Wtedy byłem przerażony. Ty w ogóle wspomniałeś też w jednym z wywiadów, że te pieniądze uderzyły ci do głowy. Mhm. Przegrałeś pewną sumę w kasynie, też mówisz o używkach i zastanawiam się, jak to wtedy tak wyciągnął do ciebie tą dłoń. Po prostu powiedział, nie, Kuba, tak nie może być, chodź, idziemy robić poważne interesy. Znaczy, myślę, że sam zrobiłem taki własny rachunek sumienia i przemyślałem to wszystko. Jakby ja jestem człowiekiem z domu nauczycielskiego, moi rodzice to nauczyciele, jakby byliśmy wychowywani, myślę, w dobrych wartościach i jakby chyba nie potrafię po prostu tak żyć jak niektórzy i zdaje mi się, że nie odbiło mi do tego momentu. Oczywiście były takie sytuacje, o których wspominasz, że gdzieś tam wpadły pierwsze większe przelewy, ja poznawałem nowe życie, tak, no nigdy w życiu wcześniej nie byłem w jakimś kasynie czy cokolwiek, no jakby jesteśmy tylko ludźmi i musimy spróbować wszystkiego. Ja spróbowałem, przegrałem kupę pieniędzy, to była jednorazowa sytuacja. Pamiętam do dzisiaj, jak wyszedłem rano z płaczem z kasyna i powiedziałem, nie, stop, co ty robisz, jakby, i to był mój własny rachunek sumienia. Natomiast potem pojawiły się oczywiście jakieś używki, jak to wiadomo, branża muzyczna, poznaje się różnych ludzi, poznaje się różne rzeczy. Natomiast myślę, że dużo pomogła mi moja kobieta, Ola, która wielokrotnie podkreślała, że jakby to nie jest fajna droga, nie tędy droga, bądź fajnym facetem, rozwijaj się, rób muzykę, to nie jest ci potrzebne do niczego, bo jakby w pewnym momencie zdaje mi się, że chciałem sobie pomóc artystycznie, że gdzieś idąc w te używki, miałem jakieś takie stany, które pozwalały mi pisać jakieś teksty bardziej emocjonalne, ale w pewnym momencie uświadomiłem sobie jakby, że no nie, potrafisz na trzeźwo, nie potrzeba ci tego i jakby od dłuższego czasu jestem trzeźwy i oby tak zostało jak najdłużej. Wspomniałeś tutaj o Oli, no właśnie, jaką najlepszą radę ci udzieliła? Ona się zawsze śmieje, że jestem za dobry dla ludzi i żeby stawiać na swoim. I jakby, no ja jestem tak wychowany, że
Może za dużo sobie pozwalałem, a powinienem troszkę więcej wymagać. I nie mówię tego w złym sensie, natomiast faktycznie miała rację w wielu kwestiach, że na przykład jeździliśmy na koncerty, gdzie w Riderze mieliśmy zapisane różne rzeczy. Ja nie jestem jakimś wymagającym artystą, bo wiem, że wielu artystów wymaga w Riderach takie rzeczy, że po prostu organizatorzy szukają gdzieś po sklepach, jeżdżą, zamawiają różne produkty, czy to orzeszki w jakimś karmelu, który jest sprowadzany z Indii, czy tam jakieś różne inne rzeczy. No nie, u nas nie ma udziwnień, ale na przykład brakowało wody, brakowało ręczników w momencie, kiedy stawialiśmy te pierwsze kroki w karierze, a zawsze mówiłem okej, no dobra, no jakby i tak nam zapłacili za ten koncert, to niech będzie. No nie, no takie, albo nie wiem, w hotelu nie było ogrzewania, więc, a ja grałem na drugi dzień koncert i mówię, no dobra, no przykryję się dwoma kołdrami i jakoś damy radę. Natomiast powinienem bardziej stawiać na swoim w takich sytuacjach i myślę, że Ola dużo podpowiedziała. Powiedziała mi takich technicznych spraw, jeżeli chodzi o karierę, ale też dba o to, żebym był cały czas dobrym człowiekiem. Nie mówimy tutaj właśnie o jakimś przesadzaniu, tylko o podstawowych sprawach. Wy też ten związek gdzieś tak trzymacie z boku od tych mediów, pojawiacie się razem, ale no nie udzielacie razem wywiadów, nie emanujecie tym. I właśnie jak w tym świecie takim, no zarówno muzycznym, też wspominasz też o tych ciemnych stronach tego show biznesu, też w tym świecie freak fightów, który jest, no jest brutalny, emocjonalny i tam dużo się dzieje, utrzymać to dla siebie, no i gdzieś tak tworzyć taki cement, jak tworzycie razem taki związek cementowany, mam wrażenie. No tak, tak. Ja uważam, że jakby niektórzy ludzie po prostu zyskują atencję poprzez wywiady i poprzez jakieś głupie zachowania, natomiast mi nigdy na tym nie zależało. Ja chciałbym być rozpoznawany przez moją muzykę przede wszystkim, albo osiągnięcia sportowe. Dlatego ja też w ogóle bardzo unikam wywiadów, tak jak powiedziałaś na początku. Jak już udzielam wywiadu, to bardzo są to sporadyczne sytuacje. My zachowujemy tą swoją prywatność. Jakby... Trudno jest to robić? Jest na pewno trudno to robić. Mam bardzo wiele propozycji wywiadów, jakby jakieś wejścia do programów i do takich rzeczy. Natomiast ja boję się, że to wiąże się zawsze z konsekwencjami, wystawieniem na opinię ludzi, a nie da się poznać, jakby nie da się udowodnić wszystkim, że jesteś super i przez niektóre zachowania, przez niektóre wypowiedzi ludzie mogą nas różnie oceniać, co może wpływać na nasz związek. Więc zachowujemy po prostu tą swoją strefę taką komfortu, tą swoją strefę prywatności i jakby... Nie, w ogóle nie zależy mi na takiej atencji, na zdobywaniu popularności przez pojawianie się w jakichś wywiadach, czy w jakiś na siłę, czy prowokować nawet te wywiady na siłę, bo niektórzy powiedzmy artyści, czy niektórzy właśnie ludzie ze świata internetu, bo nie wiem, czy nazwać takie osoby celebrytami, to raczej chyba daleko wychodzące stwierdzenie. Natomiast bardzo często sami gdzieś prowokują wywiady, nawet piszą do dziennikarzy, czy możemy zrobić wywiad. No nie, nie. My nie potrzebujemy takiej atencji. To też łatwo porównać, jak kiedyś były popularne osoby, to coś trzeba było potrafić, żeby być popularnym w Polsce. Czy to Adam Małysz, który skakał świetnie, czy to Kubica na przykład, który świetnie prowadził auto. No w tych czasach wystarczy zrobić jakąś głupotę na TikToku i jesteś popularny. Tylko jeszcze tu chciałem zaznaczyć, właśnie mi na takiej popularności w ogóle nie zależy. Chciałbym pokazać, co potrafię i wtedy zdobywać przez to uznanie. I takie często sytuacje, jakby przede wszystkim ci młodzi ludzie w internecie nie spodziewają się, że doprowadzają do bardzo drastycznych konsekwencji. Takich jak na przykład, no nie wiem, zrobisz w tych czasach trend na TikToku, który jest popularny miesiąc, dwa, trzy max. Dostaniesz powiedzmy jedną walkę we freak fightach, jak to dzisiaj wygląda. Będzie o tobie mówiła cała Polska w pewnym momencie, a za dwa miesiące nikt o tobie nie będzie niestety pamiętał i wtedy zaczynają się stany depresyjne, jakieś próby samobójcze, no dochodzi do strasznych rzeczy, ponieważ dzieciaki nie mają dobrej opieki albo nie korzystają z opieki psychologów. Uważam, że to też bardzo ważny temat i potem naprawdę no, dochodzi do bardzo złych sytuacji. To czy właśnie Ola jest taką feją, że ty w tych jakby freak fightach no nie idziesz za tą falą tych emocji, tych brutalnych rzeczy? Wiesz, ja nie mówię, że jestem święty, bo oczywiście też miałem pewien konflikt gdzieś ale tam. Ale na tle innych? Nie, na tle innych to uważam, że jestem aniołem. Natomiast no, moja godność chyba mi nie pozwalała na wyzywanie jakichś rodzin, mam, matek, ojców, jakby no nie, po prostu nie wyobrażam sobie tego, dlatego
dlatego też komentuję w tym momencie te walki. Oczywiście przygotowuję się dogłębnie, analizuję, co mówią zawodnicy. Jakby tych historii jest tyle, że to trzeba połączyć wszystko, bo chcę być profesjonalny, kiedy komentuję te freak fighty. Uważam, że wychodzi mi to fajnie i chciałbym kiedyś spróbować może komentować jakieś mecze czy inne dyscypliny, ponieważ jestem fanem sportu i jakby ten komentarz to jest taka moja odskocznia, bardzo, bardzo mnie to jara, mówiąc w slangu młodzieżowym, ale nie, no nie wyobrażam sobie teraz wsiąść przy stole, gdzie ktoś rzuca w siebie butelkami, oblewa się wodą, wyzywa sobie rodziców i jakby no dochodzi do tych patologicznych zachowań. Nie chciałbym już być w tym, dlatego jestem gdzieś obok, komentuję te walki, a jak już mam walkę, to czysto sportową, tak jak ostatnio z Alberto, czy wcześniej z Marcinem Malczyńskim walka o pas, to typowo walki sportowe i też rzucam sobie ogromne wyzwania, no bo ostatnie dwie walki były z zawodnikami, którzy byli ode mnie wyżsi o 20 centymetrów, więc jakby no też ogromne sobie wyzwania sportowe rzucam. Jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o Olę, to chciałam zapytać, czy ty wiedziałeś, że to będzie ta osoba? Jakby to była też śmieszna sytuacja, bo zdaje mi się, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Czyli możemy w nią wierzyć. I uważam, że tak. Oczywiście mieliśmy różne zawirowania, no ale kto się nie kłóci w związku, no to nie ma związków idealnych, jakby jesteśmy różnymi charakterami przede wszystkim, ja i Ola, i jakby zgrzyty są, natomiast fajnie, że potrafimy się po tym wszystkim jakby dogadać jednak. Były zgrzyty większe, były zgrzyty mniejsze, natomiast teraz już jest to w zupełności ustatkowane. Myślę, że te wszystkie emocje, które mieliśmy do wyjaśnienia są, te wszystkie sprawy, które mieliśmy do wyjaśnienia są oczywiście za nami. Natomiast to była taka sytuacja, że ja byłem na początku swojej kariery, byłem na jednym z koncertów i Ola właśnie zaczynała wtedy pracę w SKTV, to była z 5 lat temu, przychodziła z innej telewizji i robiła reportaż z otwarcia klubu. Miała taki program, w którym właśnie, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale jeździli po klubach i zdawali relacje z polskich klubów. No i po prostu pamiętam do dzisiaj tą sytuację, jak ona weszła do tego pomieszczenia i ja podniosłem głowę i patrzę na nią i mówię, wow. Mówię, to jest to, a po drugie mówię, że to jest Ola Ciupa. Wtedy jakby to w ogóle do mnie nie docierało, że ja mam okazję, zdaje mi się, że jestem do dzisiaj skromnym gościem i nie docierało do mnie, że mam okazję rozmawiać z takimi osobami, przebywać między takimi osobami, bo jakby Ola wtedy już swoje lata w showbiznesie miała za sobą. A tutaj też nawiązując do poprzedniego pytania, to bardzo mi to pomogło, że Ola miała już te lata w showbiznesie za sobą, w telewizji, doświadczenie w wywiadach też bardzo dużo mi pomagała w tej sferze, ale tak, poznaliśmy się i właśnie wtedy, w tym samym momencie, pamiętam, powiedzieliśmy jedno słowo, czy zrobimy wspólny kawałek, w tym samym momencie, w tej samej sekundzie i jakby potem ja wróciłem do siebie, do rodzinnego Stargardu pod Szczecinem, gdzieś urwał się delikatnie ten kontakt, potem jakby nawiązaliśmy z powrotem kontakt, bo Ola się śmiała, dlaczego ja cały czas nie dograłem jej zwrotki na ten kawałek i jakby przyjechałem do Warszawy kręcić teledysk. Miałem wrócić, no i zostałem. No już zostałeś. Wspomniałeś tutaj o swoim rodzinnym mieście. Czy tam się czujesz taki bardziej anonimowy? Nie. W Stargardzie w ogóle nie czuję się anonimowy. W Stargardzie zna mnie każdy. Tak, znaczy, może inaczej. Nie czuję się anonimowy, ale ludzie mają do mnie inne podejście, bo w Stargardzie każdy mnie zna jako Kubę. Oczywiście może te młodsze dzieciaki, które gdzieś tam mówią, o, tu Kubańczyk jest od nas z miasta, on tu mieszkał, to jest niemożliwe. To wtedy podchodzą z jakimś takim niedowierzaniem, natomiast no, mam tam wielu znajomych jakby w mieście też, to nie jest duże miasto, 70 tysięcy osób, więc każdy każdego zna. W mieście mam wielu przyjaciół, wielu znajomych ze szkolnej ławki i jakby oni w ogóle nie traktują mnie jako Kubańczyka, bo wiedzą, że ja jestem po prostu Kubą. Jakby ja do nich też nie podchodzę jako Kubańczyk. Jak przyjeżdżam do Stargardu, idę na boisko pograć w piłę z dzieciakami, czy z moimi rówieśnikami, czy z moimi znajomymi sprzed lat. Nic się nie zmienia po prostu. Cały czas jestem taki sam i kocham tam wracać. Nie jestem anonimowy, natomiast zupełnie inaczej mnie traktują ludzie. Nie robi na nich to takiego wrażenia. Jak tutaj. Tak. Też wspomnieliśmy tutaj o świecie freak fightu. Wspomniałeś tutaj właśnie, że cieszysz się, że możesz komentować, bo jesteś z dala od tych takich emocji, ale co jest najtrudniejszego w tym komentowaniu?
I czy pamiętasz taką walkę, która dostarczyła Ci tylu emocji, jeżeli chodzi o komentowanie? No bo to jest coś, czego nie widzimy Cię, słyszymy, ale myślę, że przeżywacie tam bardzo dużo skrajnych emocji. Tak, oczywiście. No jakby ciężko dać taką jedną walkę, ponieważ te walki, które komentuje się najlepiej, to są te walki, no, w których są na przykład nokauty, które zapamiętuje się na długie lata, które potem są wiralem. Mhm. Na przykład jedną z takich walk. Powiem Ci, ciężko mi wymienić teraz, ale na przykład ostatnio Piotrek Szeliga, kiedy nokautował Wujaszka Fericze, to był potężny nokaut, gdzie Wujaszek potem tam skończył, został wyniesiony na noszach i jakby no, takie walki się zapamiętuje. I pamiętam, że na przykład takie nokauty oddają bardzo, bardzo dużo emocji. Natomiast wiesz, ja przeżywam każdą walkę, ponieważ jak nie jesteś częścią tej walki, komentując, no to myślę, że to nie będzie dobre. My po prostu musimy widzowi oddać te emocje, które jakby dzieją się w oktagonie. Tak. Więc jakby przeżywamy to całym sobą. Najtrudniejsze jest to, że bardzo często pojawia się dużo nowych zawodników i choćbyś czytał, nie wiem, dniami i nocami, no to patrzysz na gościa jednego i mówisz, a dobra, o nim wiem wszystko, a patrzysz na drugiego, mówisz, no czytałem, ale nie pamiętam wszystkiego i zawsze gdzieś tam jest obok laptop, więc komentując, zerkamy na laptopa, tu szybka informacja, jak jest gorsza walka, że mniej się dzieje, no to zawsze mamy jakieś ciekawostki przygotowane, coś, żeby tego widza zachęcić jakby dalej do oglądania albo zaciekawić, więc jakby trzeba mieć dużą podzielność uwagi przy komentowaniu i myślę, że to jest najtrudniejsze. Widzimy te emocje w oktagonie. Czy te emocje poza tym oktagonem są takie same, czy są dwa razy bardziej? Jakbyś to miał powiedzieć nam, widzom. Ale w momencie, kiedy walczę? Czy tak, w momencie, kiedy jest walka, ty siedzisz, komentujesz, a tu ludzie dookoła krzyczą, bo dzieją się różne sytuacje. Znaczy, powiem ci tak, że wiesz, my rzadko słyszymy to, co dzieje się na hali. Jak jest mocny doping, to faktycznie, ale mamy bardzo mocno wytłumione słuchawki, więc jakby my jesteśmy all in w tym, co się dzieje w oktagonie. Natomiast oczywiście czasami zdajemy sobie słuchawkę, patrzę, co tam ktoś krzyczy, ale jakby to strasznie wytrąca z równowagi. Podzielność, właśnie mówię, podzielność uwagi skupiona właśnie na laptopie, na tym, co się dzieje w oktagonie, na słuchaniu w tym samym momencie swoich współkomentujących, żeby nie wchodzić im w słowo, a jeszcze dodatkowo słuchać ludzi z publiki, co oni krzyczą i to by było już bardzo ciężkie, więc jakby nie skupiam się na tym, co się dzieje gdzieś wokół oktagonu, ale mogę Ci powiedzieć o emocjach, jak walczy się w oktagonie. Uważam, że to są emocje nie do porównania z niczym. Jakbyś złączyć maturę, prawo jazdy, może jakiś najtrudniejszy egzamin w życiu razem, to i tak nie odda tych emocji, które towarzyszą nam w oktagonie. No, działa wtedy taki stres, który jest nie do opisania, taka adrenalina, która jest nie do opisania. Ja na przykład na pierwszej walce z Michałem Boxdelem rozgrzewałem się na panelach i zrobiłem sobie taki odcisk na pół stopy, które no, myślę, że w normalnych warunkach w ogóle nie dałbym rady stanąć na tą stopę, a jeszcze zawalczyłem normalnie z tym odciskiem i jakby wygrałem tą walkę, nie czując w ogóle tego bólu, więc adrenalina jest tak ogromna, że choćbyś złamał rękę, nogę, tak jak ja na ostatniej walce w pierwszej rundzie strzeliła mi noga, to w ogóle tego nie czułem i kopałem jeszcze dwie rundy tą nogą i tak można opisać po prostu ten poziom stresu i adrenaliny, który tam jest, naprawdę nie do opisania. No wiesz, że idziesz, no w przypadku moim walczysz z dwumetrowym chłopem, który może jednym ciosem zrobić Ci taką krzywdę, że już nie staniesz albo będzie to się odbijało na Twoim zdrowiu całe życie, więc no. Czyli widzę, że tutaj trochę zgadzasz się też z tym, że Sebastian Fabiański tłumaczy te swoje porażki, że po prostu te emocje go paraliżują totalnie. Znaczy, poruszyłaś ciężki temat dla mnie, poruszyłaś, ponieważ ja uważam, że Sebastianowi Fabiańskiemu brakuje troszkę charakteru, bo jednak porównywać te emocje paraliżujące, kiedy wychodzisz do przeciwnika faktycznie większego od ciebie, dobrze zbudowanego, a do przeciwnika takiego jak Sylwek Gwardęga, nie obrażając Sylwka, którego bardzo lubię i jakby, no ale to nie jest jakiś gladiator, który uderzył delikatnie Sebastiana i ten, szukając wymówek, najpierw gdzieś tam paluszek i główka, ja się śmieję, to szkolna wymówka, gdzieś tam nie wiedział, za co się złapać i co udać, że go boli, no to nie, no tutaj akurat myślę, że Sebastianowi zabrakło trochę charakteru, ale jakby wiem, że to też była jakaś metoda jego na zarobienie pieniędzy, miał do wykończenia mieszkanie, więc no, a jednak tą walkę wygrał, no bo Sylwek Wardęga nie przepisowo uderzył. W takim razie, Kuba, muszę Cię zapytać, jak Ty postrzegasz, ile procent jest osób, które idą po pieniądze, a które idą po prawdziwą walkę?
100% osób idzie po pieniądze. Mimo wszystko. Tak. Nie, jakby może faktycznie jest procent takich osób jak ja, które, nie wiem, to jest, wyda się dziwne, ale lubią te emocje. Ten sport. Ten sport i jakby jara ich to, że ta adrenalina taka jest. Ja bardzo lubię sporty ekstremalne, czy to gdzieś właśnie jeżdżenie autem na torach, czy kiedy siedziałem w przeszłości na rolkach wyczynowo bardzo długi czas. Ja bardzo lubię adrenalinę i może to uzależnia, więc to dla wielu osób może się wydać dziwne. Natomiast uważam, że głównym celem Freak Fightów są pieniądze, no stawki są kolosalne. Oczywiście dużo ludzi wymyśla te stawki. Jakby okay. nie, w ogóle bym nie szedł w to, jeżeli ktoś mówi, że dostał tyle i tyle za walkę, bo łatwo się przechwalić, natomiast no, w kuluarach się ludzie z tego śmieją, ci, którzy są jakby wtajemniczeni. No, przede wszystkim stawki zależą od tego, jak jesteś rozpoznawalny, jak sprzedajesz galę. No, jeżeli dobrze sprzedajesz galę, jeżeli jesteś rozpoznawalny, no to tym większa twoja garza, więc... Myślę, że wszyscy idą po pieniądze. Dla niektórych osób, nawet które są gdzieś tam, często pracują na etatach i idą potem do Freak Fightów, to no, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych to są ogromne pieniądze, ale bardzo często oni, właśnie te osoby, mówią o stawkach rzędu kilkuset tysięcy złotych, co jest bardzo często nieprawdą. Też oprócz tej działalności w Freak Fightach jest to działalność muzyczna, o której wspominasz, że... Przede wszystkim muzyczna. Dokładnie. Twoja ostatnia płyta pokryła się platyną. I... Tak, właśnie teraz mam w bagażniku akurat platynową płytę, bo jedziemy zawieźć na licytację dla Łośpu. No właśnie, czy ty myślisz, że siłą tej platyny, ale też sukcesu twoich w ogóle utworów jest to, że właśnie piszesz o sobie, o tym, co przeżyłeś i ludzie się tym utożsamiają, że jednak z tego chłopaka, który żył w Stargardzie, przyjechał do stolicy i gdzieś rozwinął tą swoją działalność? Tak. Myślę, że przede wszystkim ludzie znajdowali w moich tekstach siebie. I to najbardziej do nich trafiało. Mój pierwszy kawałek, który tak zwiralował dawno tak. temu, który jakby rozpoczął całą moją karierę muzyczną, to był kawałek Lady Punk, w którym ja opowiedziałem o życiu chłopaka właśnie z osiedla, chłopaka, który chciałby spełniać marzenia, a niekoniecznie życie mu na to pozwala. Jakby tam wyrzuciłem z siebie wszystko i dlatego myślę, tak trafiło to do słuchacza, bo wiele osób mogło się utożsamiać. Oczywiście nie mówię, że wszystkie kawałki, bo w tych czasach jakby też uciekłem troszkę bardziej w popowe kawałki, w kawałki przyjemne dla ucha, w kawałki, które ja też lubię, bo ja zawsze chciałem być muzykiem przede wszystkim, niekoniecznie raperem. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach nazwałbym się raperem, bardziej nazwałbym się muzykiem, bo okej, pierwsze dwie płyty były takie typowo stricte rapowe, natomiast w trzeciej płycie już pojawiły się też kawałki, które grały w radiu. Na tą płytę, która teraz to już zdradziłem, więc nie cofnę, na tę płytę też przygotowywałem kilka takich kawałków, które są radiowe, bo jakby chcę się rozwijać i niekoniecznie mam parcie na to, żeby właśnie ludzie nie utożsamiali się z tym, a ja żebym szedł do telewizji czy do radia, tylko ja po prostu czuję te kawałki bardziej luźniejsze. Chciałbym grać też z instrumentalistami, chciałbym grać z bandem. Rapowych kawałków raczej ciężko jest zagrać z bandem, więc chciałbym to troszkę połączyć. A wracając do pytania, to w wielu kawałkach właśnie cały czas, powiedzmy, że w 80% moich kawałków cały czas nawijam o tym właśnie, co się dzieje u mnie w życiu, jak to moje życie się zmienia i jakby wiele ludzi ze mną dorasta. To jest bardzo fajne, że kiedyś naśmiewali się z osób, które miały 13 lat, że słuchają muzyki. Jakby Taco Hemingway kiedyś rzucił takie wersy, że dlaczego śmieją się z profilu słuchacza, skoro on też jak był młody, to chodził na koncerty raperów. Jakby, no ja tak samo pamiętam, miałem 12 lat, 13, jechałem do szkoły autobusem, słuchało się Pei, słuchało się kawałków takich, które niekoniecznie powinno się słuchać. Natomiast jakby nie ma to żadnego wpływu i teraz osoby, które mają po 5 latach, 18 lat, piszą: Kuba, wychowywałem się z twoją muzyką, jakby nie potrafię bez niej żyć. I właśnie to chyba dzięki temu, że bardzo dużo szczerości jest w tych kawałkach. Niektórym ludziom nie wyobraża się, bo jak to możliwe, że ja mam pieniądze, a ja nawijam o takich rzeczach, ale nie zawsze były te pieniądze, nie zawsze był ten sukces, więc te wszystkie kawałki dorastają razem ze mną i to, o czym nagrywam, to zazwyczaj jest moje życie w 100%. Wspomniałeś też w jednym z wywiadów, że teraz
trudno jest stworzyć taki właśnie kawałek, który gdzieś wpadnie w viral, poniesie się dalej. Więc czy masz jakąś taką zasadę, którą zawsze stosujesz? Jakby trzeba podzielić artystów, bo wielu artystów w tych czasach jest po prostu produktami. Nawet niekoniecznie potrafią gdzieś tam, no, już o śpiewaniu to tam najmniejszy problem. Niektórzy to recytują, nie będę oczywiście wymieniał tych artystów, ale niektórzy recytują do mikrofonu, a potem są robieni tak, że pięknie śpiewają, natomiast też nie piszą sami tekstów, nie piszą sami melodii, nie robią tych numerów, po prostu przychodzi na przykład menadżer, mówi: słuchaj, mam taki beat i taki, ten ci napisze tekst, ty tylko masz być twarzą, bo jesteś fajnym influencerem, czy fajnie się sprzedajesz w mediach. Mi się zdaje, że po prostu ja sam w sobie jestem self-made, ja potrafię sobie sam napisać kawałek, sam stworzyć melodię, ewentualnie zagrać na gitarze, czy podegrać na klawiszach, potem to wszystko zmiksować, zmasterować i też wydać to promocyjnie bez pomocy menadżera. Oczywiście mam menadżera, natomiast mój menadżer zajmuje się zupełnie innymi sprawami, więc myślę, że wszyscy ci artyści, którzy są self-made, będą osiągali sukces taki długofalowy. Natomiast ci, którzy są produkowani, no to nie jest długa droga, bo jakby jak zabraknie jednej osoby, jednego ogniwa tego łańcucha, no to wszystko się rozpada. A u mnie, co by się nie działo, to będę sam swoją wytwórnią, sam swoim producentem, sam swoim inżynierem dźwięku i jakby zawsze sobie poradzę. I myślę, że to jest bardzo istotne w tych czasach. A kim się inspirujesz? Kim ja się inspiruję? Inspiruję się przede wszystkim świetnymi gitarzystami. Ja jestem fanem gitary. Zagranicznymi. Od dziecka. Ja, tak, zagranicznymi, nawet tymi, których już z nami nie ma, czy to Jimi Hendrix, legenda gitary, ale też czy to jest pan Borysewicz z zespołu Lady Punk, mój idol, więc inspiruję się przede wszystkim muzykami i nie mam takiej czysto inspiracji, jakby jeżeli zapytałabyś mnie o artystę, którym ja się inspiruję. Ja po prostu chcę czuć tą muzykę niezależnie od rodzaju. Ja mogę zagrać, kiedyś miałem band w ogóle swój rockowy, więc graliśmy rockową muzykę. Oczywiście głównie robiłem ten rap, około rapowe rzeczy, bo to już takim rapem nie można nazwać. Myślę, że hip-hopu to już w ogóle nie ma w Polsce. Zresztą oddzielmy rap od hip-hopu też. Dużo ludzi nie rozumie tego, że hip-hop to była kultura, a rap to bardziej gatunek muzyczny, no ale to jakby wykłady to zostawmy na uczelni. Natomiast uważam, że właśnie mogę robić każdy rodzaj muzyki i też sobie przez kilka lat tak wychowałem mojego słuchacza, że kiedyś faktycznie jak Kubańczyk uciekał w te popowe rzeczy, może w bardziej house'owe, to mówili: o, to już się skończył, teraz trzeba, że skończył się rap, teraz trzeba robić coś, co jest popularne. Natomiast nie, ja po prostu robię to, co czuję w danym momencie i tak sobie wychowałem tego słuchacza. To brzydko powiedziane, wychowałem, ale jakby każdy mnie zrozumiał. Dostosowałem, że w tym momencie oni są ciekawi, czy Kubańczyk teraz wyda rapowy numer, czy Kubańczyk teraz wyda popowy numer, a może house'owy kolejny remix z Tripsem i to znowu wywali ponad skalę, no bo kilka dni temu osiągnęliśmy 100 milionów na YouTubie pod remixem Świętej Pamięci pana Krzysztofa Krawczyka, co jest dla mnie wynikiem, o którym marzyłem, który był nigdy nieosiągalny, a jednak się udało, więc w tym momencie to jest fajne, że ja mogę sobie zrobić każdy gatunek muzyczny, w nim przekazać takie emocje, które będą właśnie trafiały, niezależnie od tego, jaki to jest gatunek muzyczny. W tym świecie jest dużo takich fałszywych przyjaciół, ale wiem, że ty przyjaźnisz się z Buddą i za co go cenisz? Bo on, mam wrażenie, że jest tak samo właśnie takim prostym, szczerym chłopakiem. Jak tak słucham, to tak mi się to kojarzy. Czy dobrze tak myślę? Tak, Budda jest świetnym gościem, znamy się. W ogóle tak, to była śmieszna sytuacja, bo Budda, zakładając swój kanał, zapytał mnie, czy może użyć numeru chyba wtedy Lady Punk w swoim filmie. I ja mówię, no pewnie, śmiało, jakby nie ma żadnego problemu. Oczywiście potem gdzieś utrzymywaliśmy ten kontakt. Nie mamy takiego kontaktu, że codziennie się spotykamy czy dzwonimy, ale raz na jakiś czas zawsze rozmawiamy. To są zawsze szczere rozmowy, nie ma jakiejś takiej fikcji czy nieszczerości. I czy to są tematy życiowe, czy to są tematy jakby zawodowe, to zawsze szczerze potrafimy pogadać. I jakby to jest gość, który ma bardzo ciężką historię, któremu życie dało w kość, jednak powinien być przykładem i ja
czuję się podobny po prostu do Buddy. Oczywiście nie miałem tak ciężkiej historii jak on, bo to jest gość, który po prostu jest ze stali. Natomiast ja, mimo tego, że jest młodszy, ja też się wzoruję na Kamilu. Kamil jest osobą, która nie pije alkoholu, która nie stosuje żadnych używek i myślę, że z niego wszyscy powinni brać przykład, bo to jest brać przykład, to jest przykład tytana pracy. To jest gość, który od zera bez żadnej, trochę jak ja, który bez żadnej pomocy jakiejś wielkich firm czy wielkich pieniędzy zbudował kanał, który jest teraz topowy w Polsce. Gość, który robi odcinki niemożliwe na polskim YouTubie, godzinne odcinki, ponad godzinne odcinki, które robią jedynki na czasie. Praktycznie już teraz każdy jego film jest numer jeden na czasie. Więc to jest gość, z którym ja się bardzo utożsamiam, z którym mam świetną relację od kilku lat i jakby pielęgnujemy tą relację. I oby tak najdłużej. Ja myślę, że to jest gość, którego dzieci przede wszystkim w internecie, które wchodzą do tego internetu, to młodsze pokolenie powinno brać przykład. Jeżeli chcecie coś w życiu osiągnąć, to bądźcie tacy jak Budda. Ja się z tym bardzo, bardzo utożsamiam i cieszę się, że mam taką osobę obok, na której zawsze mogę polegać. On też bardzo dużo działa charytatywnie, tak, i udziela się właśnie dla osób, dla swoich fanów. Ty również działasz charytatywnie i wiem, że masz żal o to, że gdzieś ludzie wypominają ci też, że robisz dla prestiżu, a ty naprawdę to w głębi serca czujesz, więc no, jak to jest? No właśnie, w pewnym momencie jakby właśnie uświadomiłem sobie, bardzo mnie to irytowało, że przecież ja tego w ogóle nie robię dla atencji, a jakby ludzie tak to oceniali, więc w pewnym momencie po prostu totalnie odbiłem od pokazywania tego w internecie i jakby robię to po prostu prywatnie. Zarobiłem takie pieniądze, jakie zarobiłem w życiu i jeżeli mogę część tych pieniędzy przeznaczyć dla dzieci, jestem bardzo empatycznym gościem, uważam, przede wszystkim dla dzieci czy dla zwierzaków, to jakby to robię już może nie bardziej publicznie. Robimy publicznie to, jeżeli chcemy, żeby zaangażowała się większa ilość osób, tak. Wtedy robimy to publicznie. Natomiast tak jak Kamil, oczywiście udzielam się charytatywnie, ponieważ, no nie wiem, po prostu uważam, że może kiedyś nie byłem za dobrym dzieciakiem, robiłem też dużo, dużo głupich rzeczy, których żałowałem i jakby chciałem odpokutować trochę, ale przede wszystkim ta empatyczność we mnie, nie wiem, czy to poprawnie nazwałem, ale ta empatia we mnie, mówi zawsze mi gdzieś tam z tyłu głowy, Kuba, są dzieciaki, które potrzebują. Ja czasami siedzę w domu, mówię, kurde, mam wszystko. A przecież jest tyle osób, które potrzebują. Wyświetlają mi się te akcje, różne zbiórki dla dzieci i czasem siedzę, wyciągam telefon, mówię, a dobra, 5000 przelewam. Po prostu jakoś lepiej mi z tymi, wiem, że ta karma wraca i jakby myślę, że to, że jesteśmy dobrymi ludźmi, też oddaje nam potem w innych sferach. Czy ciężko jest teraz być na takim topie cały czas? Na pewno ciężko się utrzymać na topie, ponieważ jest bardzo duża konkurencja w tych czasach. Natomiast ja wychowywałem się w momencie, kiedy jakby tych twórców było mniej i myślę, że ci twórcy, którym wtedy się udało i którzy konsekwentnie właśnie rozwijali swoją karierę, to już będą, tak jak Boxdel, czy Budda, czy ja. I jakby u mnie to też nie było takiego boom i spadku, tylko my co roku jakby rozwijaliśmy się od grania po klubach, po grania po wielkie koncerty, po Juvenalia, po Dni Miasta, po takie stadiony jak Narodowy, rzędu, nie wiem, koncerty rzędu 50 tysięcy osób czy 60 tysięcy i 2,5 miliona na przykład w telewizji, co po prostu sparaliżowało mnie ostatnio, jak występowałem podczas Sylwestra w Polsacie. Może tego nie było widać, ale ja po prostu byłem sparaliżowany na tej scenie. Że uświadomiłeś sobie, jaka to jest publiczność? Tak, tak. Znaczy przede wszystkim przed wejściem na scenę uświadomiłem sobie to, mówię, wow, gościu, ogląda to 2,5 miliona. W tym momencie jeszcze mieliśmy taki prime time antenowy, bo od razu po fajerwerkach i od razu na wejście, więc mówię, kurde, gościu, co się dzieje, mówię, i jakby nogi zrobiły się z waty, a jeszcze trzeba czysto zaśpiewać, więc ten głos drżał w niektórych momentach, ale po prostu z tego, że no paraliżuje taki występ. Natomiast wracając do twojego pytania, to uważam, że trzeba być konsekwentnym gościem w tym, co się robi. Jakby
i też nie robić wszystkiego na siłę właśnie. I mi się zdaje, że to, o czym rozmawialiśmy, te wywiady, że mnie cały czas nie ma, że ja jestem taki czasami niedostępny, to plusuje w wielu kwestiach. I właśnie na przykład teraz mam najdłuższą przerwę wydawniczą, jeżeli chodzi o muzykę, ale ja nie próżnuję, pracuję sobie nad nowym albumem. Tak, jak ktoś myśli, to pracujesz. Tak, spokojnie, pracuję nad nowym albumem cały czas. I jakby jestem w tym momencie, w którym nie muszę walczyć o te pieniążki, o każdy grosz, tylko mogłem sobie pozwolić na dłuższą przerwę i wrócić z dojrzalszym materiałem, z ciekawszym materiałem niż z materiałem robionym na siłę, no bo trzeba zarobić, więc jakby uważam, że jeżeli chcesz się utrzymać, to po prostu trzeba być konsekwentny. Na pewno właśnie imprezy, używki i tego typu rzeczy na pewno potrafią zgubić, więc jeżeli chcesz iść w tą stronę, ale wielu artystów o tym mówi, że jeżeli jest wysoki poziom i chcesz być na wysokim poziomie, to już jest praca, to do tego trzeba podchodzić na poważnie, nie da się po prostu olewczo podchodzić do tematu i tak jak mówię, no jeżeli chcesz być tyle lat, no to musisz mieć przede wszystkim na siebie fajny pomysł, ale konsekwentnie pracować. Czy masz jeszcze jakieś takie marzenie, które chciałbyś zrealizować? Bo wspomniałeś też, pamiętam w jednej z rozmów, że ty sobie wymyśliłeś to życie, które masz teraz. Ja wyafirmowałem, tak. To była taka afirmacja. Mam taką babcię, która jeszcze żyje i zawsze jak przyjeżdżam do Stargardu, to oczywiście przychodzę na śniadanko do babci, na herbatkę i zawsze ta herbata smakuje najpyszniej, chociaż jest zwykłą czarną herbatą. To afirmowałem to wszystko i studiowałem informatykę. Jakby dorabiałem w wielu miejscach. Pracowałem w radiu w Stargardzie, pracowałem w portalu też internetowym w Stargardzie. Jakby łapałem się w wielu prac, ale też ze względu na to, że wszystkie finanse przeznaczałem na rozwój muzyczny. No, moich rodziców nie było stać na to, żeby kupić mi profesjonalny sprzęt muzyczny, czy jakąś gitarę, czy cokolwiek, więc jakby w wakacje moi rówieśnicy jeździli na wakacje, odpoczywali. Ja moje każde wakacje, jakby pamiętam jako nastolatek, to była po prostu praca gdzieś, czy na magazynie jakimś, czy gdzieś, i wszystkie te pieniądze przekazywałem na studio muzyczne, czy właśnie na rozwój muzyczny, ale właśnie afirmowałem. Ja od małego mówiłem, babciu, ja będę muzykiem, zobaczysz, będę stał na scenie, zobaczysz mnie kiedyś w telewizji. Mhm. Ja wiem, że czy leciał na przykład program Kuby Wojewódzkiego, jeszcze nie miałem okazji być, ale myślę, że jestem na tym etapie, że jakby mógłbym być w tym programie. I jakby mówię, ja kiedyś siądę na tej kanapie, jakby kiedyś mnie zobaczysz w telewizji, kiedyś usłyszysz mój kawałek w radiu, jakby nie wiem, ciężko to opisać, ale to wiedziałem po prostu. Mówię, nie wiem, jak to przyjdzie, ale przyjdzie moment, że tak będzie. Ale jakby ciężko pracowałem i jakby dążyłem do tego, żeby tak było i faktycznie u mnie w życiu to właśnie studiowałem tą informatykę, tak. Troszkę poszedłem tam, bo rodzice stwierdzili, że to fajny zawód i fajne, przydatne, że bardzo, bardzo rozwijający i gdzieś dużo pracy będzie. Natomiast ja siedząc na tej informatyce pisałem teksty do moich kawałków i jakby studiowałem 3 lata. Po czym stwierdziłem, że no, przyszedł do mnie jeden z bardzo znanych youtuberów i poprosił mnie o to, żeby zrobić im płytę muzycznie i jakby wtedy to już w ogóle mogłem się usamodzielnić finansowo i jakby miałem za tą płytę takie pieniądze, które już w ogóle pozwoliły mi wejść na inny level muzyczny i jakby wydać swoją pierwszą płytę za te zarobione pieniądze wtedy cały ja, więc tak, afirmowałem to wszystko i uważam, że tak to jakoś działa. Nie jestem jakimś fanem jakiejś filozofii o energii jakiejś krążącej. Nie wiem, jak to działa w fizyce. Natomiast wiem, że jest coś takiego, że jeżeli bardzo mocno czegoś chcemy, to w końcu to się spełni. Moim marzeniem przede wszystkim jest diamentowa płyta za album, bo diamentową płytę za singiel ostatnio otrzymaliśmy z Tripsem za remix kawałka pana Krawczyka. Więc tak, moim marzeniem jest diamentowa płyta, takie wyróżnienie i po prostu być na scenie i grać jak najdłużej, dopóki zdrowie pozwoli, dla moich fanów i pokazywać im, że to nie musi być tylko muzyka tworzona w komputerze, można też grać na żywo muzykę, która świetnie brzmi i jakby rozwijać się cały czas. To są moje marzenia. No to życzę ci, żeby ten rozwój był cały czas i żebyś, no żebyś trwał na tej scenie. Dziękuję bardzo. Marzysz, żebyś się zbędę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.